Piłkarze Sokoła Świba pracują w obecnym okresie przygotowawczym nad odpowiednią formą przed rozgrywkami w grupie drugiej kaliskiej klasy A. W przerwie zimowej trenerem zespołu został Przemysław Ferenc. Zastąpił na tym stanowisku Jarosława Kucharzaka. Dla Ferenca to powrót po kilku miesiącach do klubu ze Świby. Prezes mnie poprosił, czy bym nie zgodził się wrócić z powrotem. Nie wiem, czy nie miał innej opcji. Ja sentyment do tych chłopaków tutaj mam w siebie i zgodziłem się, chociaż na pół roku, ale zgodziłem się wrócić. Drużyna Sokoła Świba będzie pracowała w okresie przygotowawczym dwa razy w tygodniu. Okres przygotowawczy jest dosyć długi, po prawie dwa miesiące. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu na hali i raz w tygodniu mamy teren. Do tego dochodzą sparingi. Na chwilę obecną Świbianie rozegrali jeden mecz kontrolny. W niedzielę przegrali ze Słupią 3-5. Trener Ferenc dopina właśnie kalendarz kolejnych gier kontrolnych. Tak, jestem w trakcie załatwiania tych sparingów, bo tydzień temu dowiedziałem się praktycznie, że zostałem trenerem. Tutaj sparingów nie było pozałatwianych. Na dzień dzisiejszy gramy dzisiaj ze Słupią. To, co mi się udało załatwić, to udało mi się załatwić Polonię Kępno, Sokół Bralin. Prawdopodobnie będą jeszcze dojdą Laski. Nie wiem, może jeszcze Trębaczów, zobaczymy. Okres przygotowawczy długi, w tym okresie przygotowawczym spore przemeblowanie w Sokole? Nie, gramy tym, co mamy. Z tego, co tam mi wiadomo, to wiem, że Jacek Kudnicki wyraża chęć powrotu do naszego klubu. I praktycznie pozostałe osoby, te co były, zostają w klubie i tym będziemy grać. Kiedy byłeś poprzednio trenerem Sokoła Świba, drużyna walczyła o awans do okręgówki. Jaki cel został przed tobą teraz postawiony? Nie ma żadnego celu. Chcę, żeby poprawić jakość zespołu. Trochę tych punktów nie ma za wiele. Trzeba te punkty jakoś tam jeszcze, powiem tak, ciułać i może się uda, żeby Sokół na koniec sezonu był chociaż w pierwszej piątce. Obecnie po rundzie jesiennej Sokół zajmuje 8. miejsce w tabeli grupy drugiej kaliskiej klasy A.